co dalej z naszą podróżą, co dalej z YouTube'em. Chcieliśmy bardzo wszystkim podziękować. Wszystko popróchniałe, wszystko pęka. W ogóle masakra jakaś. Wszystko się tutaj podczepiało. No, tylko byś tutaj szpunciła, tylko byś tu chodziła i szukała wszystkiego. No, taka jesteś złośnica, co? Robiliśmy sobie jeszcze badania. Cześć, witamy Was po tej dłuższej, nieplanowanej przerwie. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy tak pokrótce opowiedzieć Wam, co u nas się dzieje, co dalej z YouTube'em, kto tu do nas dołączył. Na razie. I co dalej z dalszą częścią naszej podróży. No, jesteśmy cały czas w Polsce. Przyjechaliśmy tutaj na naszą działkę, żeby troszeczkę się zrelaksować, pochłonąć tą atmosferę jesieni. Jesiennego lasu. Jest tutaj z nami nasz nowy przyjaciel. Muśka, która bardzo umila nam ten trudny czas. Tak, wnosi w nasze życie dużo radości i w życie naszej mamy też. Jak no, tata chyba przeczuwał, że może przyjść ta chwila i tak, kupił tego ją pieska miesiąc wcześniej, we wrześniu, i po prostu zostaje z mamą, nie jedzie niestety z nami, chociaż byśmy bardzo chcieli, bo bardzo się do niej przywiązaliśmy. I z kochanym pieskiem. Dobrze się czuje w wanie, więc nawet podczas jazdy jest bardzo grzeczna, także... Rasa super do podróżowania tak, chyba. Tak, mamy już taką generalną próbę, już z nią zrobiliśmy, także może wkrótce i my sobie znajdziemy, sprawimy, kupimy jakiegoś pieska. Tak, ale no, wydaje mi się, że mamie umili ten czas. Tak, Muśka definitywnie zostanie z mamą i na pewno będzie im wesoło razem. No, ja już ją muszę puścić, bo się wyrywa. Ale zanim opowiemy Wam o naszych planach, chcieliśmy bardzo wszystkim podziękować za to całe wsparcie, które płynęło do nas w komentarzach, w wiadomościach prywatnych. Jest nam bardzo miło, ciepło tak robiło się na sercu, czytając to wszystko. No i dziękujemy, że jesteście z nami w tych lepszych i w tych gorszych momentach. Że dużo to na nas znaczy. Tak. Jest to mega, mega po prostu miłe, że tyle ludzi jest z nami. Dziękujemy też naszej Van Life'owej rodzinie, bo też o nas wszyscy pamiętali, także dziękujemy Wam za mega wsparcie. Jesteście niesamowici. Dokładnie. Nie spodziewaliśmy się, że otaczają nas tak wspaniali ludzie. No tak, w międzyczasie załatwiając wszystkie sprawy tutaj w Polsce, naprawiłem również webasto, które zaczęło nam szwankować, a głównie tutaj chodzi o przewody paliwowe. A musieliśmy go używać, bo noce już były zimne, tak, no dni zresztą też. Śpimy cały też czas w wanie zresztą, nie możemy się jakoś rozstać z naszym domem. No, ale sami zobaczcie, jak to było, o co to w ogóle w tym wszystkim chodzi. Muszę się z Wami podzielić, pokazać Wam, jak wyglądają przewody paliwowe i tłumik po niecałych 3 latach użytkowania webasta chińskiego. Samo webasto działa bez zarzutu, jak na razie normalnie odpala, nie miałem jeszcze nigdy żadnych problemów. Natomiast jeżeli chodzi o tłumik, to wygląda on teraz tak. Wysypuje się z tego w ogóle jakaś rdza. To jest taka jakaś sprężyna w środku, ona no widzicie, zobaczcie, co to się z tego sypie. W ogóle masakra jakaś. Wszystko się tutaj podczepiało. W ogóle tutaj te spawy to jest jakaś porażka. Masakra normalnie. No, ale mniejsza z tym. Dziadostwo, jednym słowem mówiąc. Za 60 parę złotych kupiłem tłumik
Jak widzicie, są tutaj naokoło ładnie zespawane, nie tak jak to chińskie, tutaj punktowo po prostu były cztery punkty, gdzie ta rurka była przymocowana do tłumika. Tutaj jest naokoło piękny spaw, jest to bardzo ciężkie, widać, że solidne. Druga sprawa, zobaczcie, jakie to są zaciski do rur wydechowych, do tego tłumika. Normalnie nie będzie żadnych przecieków spalin, które się wydobywają z wybasta. Teraz wam pokażę, jak wyglądają przewody paliwowe. Co tutaj się dzieje? Wszystko popróchniałe, wszystko pęka. Tutaj już mam przeciek diesla na zewnątrz. Cieknie to z tego przewodu. Popękany jest cały, sparciały. A po prostu jakaś masakra. Także wymienię zaraz tutaj te trzy właśnie czarne przewody. Wymienię tłumik i jeszcze coś kupiłem, to wam zaraz pokażę. Wszystko jest tak pozardzewiałe, że bez diaksa się nie obejdzie. Muszę tam poobcinać te obejmy, bo nie mogę tego odkręcić i zdjąć. Tak wygląda efekt końcowy. Wymieniane tutaj przewody na nowe, paliwowe. Zaizolowałem rurę odprowadzającą spaliny z webasta. Oczywiście nowy tłumik też zamontowałem. Także wszystko gotowe do drogi, do zimowego van life'u. Nasze mamy tak nas po prostu rozpieszczają kulinarnie, że już nie pamiętamy, kiedy ostatni raz gotowaliśmy obiad. Także w związku z tym chyba przyszedł ten czas, żebyśmy odkurzyli naszą kuchenkę w wanie i coś w końcu ugotowali. No nie będzie to takie gotowanie, bo w planach jest sałatka. Ostatnio trochę się rozpuściliśmy, więc dzisiaj będzie zdrowo. Znajdujemy się we wsi Grabina. Niedaleko jest tutaj rezerwat przyrody. Nazywa się Bagno Pogorzel. I babcia opowiadała mi historię, że o 12 w południe w niedzielę zawsze nad bagnem słychać dźwięk dzwonów, ponieważ babcia uważała, że kiedyś było tam miasto i że po prostu źle się prowadziło, to bagno wchłonęło to miasteczko pod wodę. Miasteczko, wieś, zwał jak zwał. Taką mi babcia opowiadała historię. Spędzałem tutaj dzieciństwo, każde wakacje, ferie przyjeżdżałem tutaj właśnie i znam te lasy po prostu jak własną kieszeń. Sprawia mi niesamowitą frajdę zawsze, jak tutaj przyjeżdżam. Jesień w lesie, sami widzicie, wygląda po prostu zjawiskowo. Uwielbiam tą nostalgię, tą zadumę, taka zawsze jest chwila refleksji, że można się zastanowić nad tym swoim życiem, co tu robić dalej. Jak sałatka, to oczywiście ze szpinakiem. Co, muszka? No chodź tu. Ach, ty już skakujesz tutaj. No pokaż się naszym widzom, jaka ty jesteś piękna. No co, zjadłaś już? Co, chcesz tu poleżeć sobie? O, muszka już w naszym wanie ma nawet swoje łóżeczko. No dobra, wracamy do sałatki. Wracamy do sałatki. Sałatka będzie ze szpinakiem. Pleśniowy ser do tego. Gruszka. I mam taki dip zrobiony z oliwy, z oliwek marokańskiej jeszcze, z koperkiem, z musztardą Dijon, no i z octem jabłkowym. Także zabieramy się do roboty. Dajcie znać, czy lubicie szpinak. My bardzo lubimy, ale najbardziej, czego nie lubię, to obrywania tych ogonków, które niestety są gorzkie i niezbyt smaczne, więc trzeba się ich pozbyć. Czy ty zarobiłaś jakieś zakupy dzisiaj, że tam w reklamówce grzebiesz? Czy nie? Chyba będą orzechy prażone, włoskie? Tak, kwintesencja. To są właśnie włoskie orzechy. Oj! No uważaj na naszego nowego przyjaciela. Muszka, posuń się, bo ja tu muszę do patelni się dostać. Kto tam jedzie? Widzisz, ktoś tam jedzie. O, jaka ty ciekawa tu jesteś. Patelnia, widzisz?
Więc tam nie ma do jedzenia. Powiedz mi, czego ty tam szukasz? Ja chcę czarną herbatę. No, tam mi nie spadnie tylko. Hej! No, tylko byś tutaj szpunciła, tylko byś tu chodziła i szukała wszystkiego. No, taka jesteś złośnica, co? Pani muszko. Jest trochę chłodno, więc gorąca herbatka. No, ale wydaje mi się, że jesień i tak na razie jest piękna w Polsce. Ta pogoda jest wspaniała. Na razie tak, ale robi się coraz zimniej. Ty muszka, co myślisz na ten temat? Ciepło ci? No, no dobrze. Tutaj widzę, ci się fajnie spodobało na tej łóżeczku, co? Byś tutaj pancia wygryzła, bym musiał na podłodze spać pewnie. Się nam tu zajęła miejscóweczkę, ty. No. A co z naszymi planami? Orzechy nam się studzą, więc nam wam troszeczkę o tym opowiemy. Poczekaj, bo tu mam nową... A, ona sobie tutaj. Oj, wiecie, teraz już mamy troszeczkę takiego nowego towarzysza. No widzicie, przy niej nie można się nie śmiać po prostu. No, dobra, już uspokój się. Musimy coś powiedzieć naszym widzom. No już. A więc tak jak wielu z was nam doradzało, tak i my myślimy podobnie, że no, trzeba tą podróż kontynuować po prostu. Tym bardziej, że jest to sposób na życie od pewnego czasu nasz. Też to jest jakaś nasza forma pracy, hobby. Więc podróż będziemy kontynuować. Bez ciebie. Na razie sobie usiądź tutaj grzecznie. Mój prawie mikrofon nie zjadł. Tym bardziej, że tata zawsze nas oglądał, zawsze się cieszył, jak jechaliśmy w nowe miejsce. Martwił się o nas, ale... Dopingował. Zawsze nam dopingował. No i na pewno chciałby, żebyśmy pojechali dalej. Na pewno by chciał, żebyśmy dojechali do Turcji. Także we wtorek zwijamy żagle, tankujemy furę i będziemy jechali. Będziemy jechali troszkę inną trasą. No niestety te Włochy odpuszczamy. Nie dojechaliśmy do Włoch. Ja w ogóle się zastanawiam, co z tymi Włochami jest nie tak. Pierwszy raz planowaliśmy podróż na 20 kilka dni i wybuchła pandemia. W sumie na dobre nam to wyszło, bo zbudowaliśmy ciapka. Nasze dziecko pandemii, tak nazywamy też nasz dom. Teraz chcieliśmy przejechać przez Włochy i też... Nie udało nam się. Nie udało się, no... Może kiedyś nam się uda. Teraz jedziemy inną drogą, bo wyjeżdżamy z Polski, więc wiadomo, że przez Włochy nie będzie to po drodze. Jedziemy przez Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię i do Turcji. Pewnie będzie to taka dosyć szybka podróż, bo chcielibyśmy do Kapadocji dojechać jeszcze zanim spadnie tam śnieg. No, mam nadzieję, że nam się uda. Także nie będziemy się zatrzymywali gdzieś tam po drodze. Znaczy, no, będziemy musieli odpocząć trochę. Może nam się uda coś tam zobaczyć. Bardzo bym chciał zobaczyć trochę Serbii. No, ale... Jeżeli macie jakieś rady albo jakieś fajne miejsca na tej naszej trasie do odwiedzenia, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. No, a ja idę kończyć sałatkę, bo już mi w brzuchu burczy. Mi też. Został na desce tłuszczyk, ale to zdrowy tłuszczyk. I korzystając z tego, że byliśmy w Polsce, robiliśmy sobie jeszcze badania i Pawłowi spadł cholesterol. Tak, bardzo się z tego cieszę. Czyli dieta, trening, więcej ruchu skutkuje. Z 298 spadło mi na 230. Lekarz powiedział, że cały czas kontynuował to, co robię. Także jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Co tam nam wypadło? Już? Już. Suszarka do włosów. A, suszarka do włosów. Okej. Okay.
Brzuszko. Minuta nie drżała. Już tak się stęskniłem za życiem, mieszkaniem w Wanie. Za podróżą, że już się nie mogę doczekać, kiedy wyjedziemy we wtorek. No, po prostu tak nas ciągnie. Póki co to tylko tu śpimy. Nie wiem. Ale przynajmniej tyle. Dziwne jest to uczucie. Chyba już się uzależniliśmy od tego podróżowania. Bez reszty. Ja bynajmniej. Obiadek był przepyszny. Tak, wszyscy zadowoleni i najedzeni. Muszka jadła swoje jedzonko, ale też nam tu lekko liznęła. Lekko nam liznęła dip. Chyba jej smakował, bo potem cały czas tutaj wskakiwała i chciała coś lekko liznąć. A jeżeli chodzi o nasz kanał, to dalej będziemy go prowadzić. Szkoda nam tych lat, które spędziliśmy nagrywając treści. Szkoda nam stracić was, wspaniałych widzów. Dokładnie, kontaktu z wami, także... Dokładnie. Wydaje mi się, że stworzyliśmy razem fajną taką wspólnotę na tym naszym kanale i jeszcze bardziej jesteśmy w tym utwierdzeni po tej całej sytuacji, która miała miejsce, te słowa wsparcia, wyrazy współczucia, no po prostu jesteście niesamowici. Nam ta sytuacja też dała do myślenia na temat właśnie spełniania marzeń i odkładania tego na później. Nie odkładajcie na później. Mój tata też miał wiele marzeń, których nie zdążył spełnić. Ciągle myślał, że ma na to jeszcze czas. Niestety tego czasu już zabrakło, więc nie czekajcie na lepszy czas, na nie wiem. Tak. No. Tylko róbcie. Jak wam coś zaświta do głowy, to trzeba to robić po prostu. No, a my widzimy się za tydzień. Film już będzie z drogi do Turcji. Także zapraszamy. Kto nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji. Zostańcie z nami. Towarzyszcie nam w tej podróży. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie, dokładnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień. Hejka. Hej.